Dobra, dzisiaj gramy Hide and Seeka. Zasady już znacie, czyli ja nie ginę pierwszy, ja zawsze wygrywam. Proszę nie tryhardować, nie trollować, mimo że mamy tutaj dużo trollface'ów, ale mamy też jakichś tutaj super bohaterów, więc mam nadzieję, że to będzie dobry Hide and Seek. Jest dużo osób. A jeżeli chciałbyś pootwierać sobie skrzynki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę GeForce Skins, gdzie z kodem Kifi dostaniesz plus 5% więcej do wpłaty oraz jedną darmową skrzynkę. Na samej stronie jest kilkadziesiąt skrzynek do wyboru, a do tego codzienny bonus, kontrakty i możliwość tworzenia własnych skrzynek. Na stronie regularnie organizowane są też ciekawe eventy z limitowanymi skrzynkami. Jeżeli jesteś pełnoletni i chcesz sprawdzić stronę, to koniecznie wbijaj z linku w opisie i skorzystaj z kodu Kifi. Dobra, czterech szukających na sześciu chowających się patyczaków, także to będzie ciekawe. Okej, czy tutaj coś jest? Tutaj coś jest. Mapa wydaje się fajna, nieduża, chociaż nie no, w sumie całkiem dwa domy są tutaj, nie tak mało. Dobra, Ej, jacyś Kifi? YouTuberzy, słucham. Taka prośba, bo nie wyłączyłeś SV Cheats. Nie wyłączyłem SV Cheats? No to jeszcze raz gramy, bez SV Cheatsów. Co tu stoi? Proszę bardzo. Mamy czterech szukających, a o której wychodzicie? Pewnie o równej godzinie. Jak zawsze w sumie. Może. Ktoś ma jakąś dobrą krywkę? Jak się podłączę pod kogoś? Ja mam. Nie, 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 Bratku. Gdzie jesteście? To no, idę za to. O kurde. To są takie rzeczy? Okej. Ej, dobra, ta mapa... Teraz odcinek na żywo. Ta mapa ma drugie... na żywo, no. Tak. Ta mapa ma drugie dno, że tak powiem. Nie wiedziałem, że aż tak. O, siemanko. Nie ma. I rozumiem, że tym się ucieka, tak? Tutaj. Tak. Znaczy ja nie rozumiem to. To takiemu. Bieną. Dobra. Biegają już, szukają nas. To mamy zapis z tym, że jestem za gruby. Ciekawe, nie? Że on już tam był. No jak to jest na górze? Raczej jesteś cienki jak. Wszyscy jesteśmy... ciężko to kogoś znaleźć. Ale na kierówkę jestem za gruby. Ale jest was tutaj czterech, także no come on, no znajdziecie bez problemu. Znaczy może z lekkimi problemami, bo całkiem duża mapa, ale no dacie radę, wierzę was. No, as jest trójka w jednym miejscu. No właśnie. No. Macie jackpot, jak tutaj traficie pod ziemię. Znaczy gdzie? Przepraszam bardzo. Jackpot. Mega big win. Dużo wam to nie mówi? No ciekawe, bo ktoś z was już tutaj był. Dobra, ja za dużo mówię, ale no spoko, spoko. Dzień dobry. Ładny ten obraz. Ładny, nie? Taki kotek, strzelający kotek. To jest pewnie jakiś youtuber rosyjski. Jak ci się tu dostałeś, co? Tylko widzicie, że ta kryjówka jest zła. O! Nikram, chodź do nas! Chodź do nas, Nikram. Powiedz mi jak. Tutaj. Tu musisz. O! Słuchaj, tak, pod razy cztery w jednym macie, cztery w jednym. Wystarczy, że traficie do dobrego kanału, że tak powiem. Pamiętaj, o, jest drugie dno. Patrzcie. No jednak tutaj coś potrafią, coś znaleźli. Właśnie coś potrafią. O, ktoś drzwi otworzył, to był dobry trop, żeby te drzwi otworzyć. Co tam? O! Ej, to miało wyjść! Mieliśmy wyjść! To naprawdę był jackpot! Umarł. Ja jeszcze umarłem pierwszy! Była zasada, mówiłem, nie mogę pierwszy umrzeć! Sorry, kogoś zabiłem, po prostu myślałem, że noż można to z tego wyjść. No dobra, masz bana. No to cóż, zasada została. O, ale mam asystę! O, dzięki Kifi! Spoko. Nie dość, że podpowiedziałem, to jeszcze... Cóż, nie wiem, masz tam asystę, ale w tabeli nie ma. Znowu możecie mieć, że tak powiem, two for you, nie? Jak dobrze traficie. Dobrze, że ja swojego agenta nie mam. O, ciekawa sytuacja się odbywa tutaj. O! O, jest two for you. Jest two for you! Uważaj, uciekaj! Uciekaj, 3 minuty! No niestety. Niestety się nie udało. Dobra, ja chcę szukać, zmieniamy się. Proszę. O, wymiana kosy. Dobra. Dobra, widzowie, dajcie znać, czy zrobiłem dobrego trade'a. Wymieniłem Karambita Tiger 2 na Every Day Has This Day. Dobra, pomódlmy się, postawmy tutaj wróżbę za dobre tutaj znalezienie. Dobra, znajdziemy ich lekko. Jeszcze ja bym z ranem to kadzidło, dobra. Come on! Dobra, kamień wykopany. Roblox kadzidło. O, we mnie rzucił granatem. Dobra, ja obstawiam, że Huzu pozostanie znaleziony pierwszy.
Nie, bo kifąć. Ej, bo coś noclipa. Ja szukam to. Coś noclipa. Jak noclip, jak jest ten? Wyłączone jest Fałczyc. Chyba, że to teleport. Mam taki dobry teleport. To teleport, to jest dobry wzrok. Okej. To dobry wzrok. No dobra, nikogo tam nie ma, ale to ciekawe. Nie chodź, nie chodź, bo my jesteśmy pod szafą. Tak? A razem się wszyscy chowacie, czy osobno raczej? Tak, wszyscy razem. Super. W ogóle ci nie wierzę. Cała szóstka. O! Siema. O, faktycznie, siema! Kurde, nie ten teleport trafiłem. Odwróć się. Kurde! Założyłem cię! Dobra. Jest gonitwa, jest gonitwa, jest gonitwa. Nie zauważyłem, no bo się skupiłem na tej trójce. Zupa, uciekaj. Dobrze się gonicie. Zupa, uciekaj. Oni tam są na górze cały czas. Zgubiłem go, zgubiłem go. O, siema, siema, teraz my też jesteśmy tutaj wszyscy. Odpowiedź... tak. O proszę, no i Huzupo, mówiłem, że Huzupo będzie pierwszy! Ten przy respie. Dobra, garaż, garaż. Panie, Huzupo, ja uciekałeś. Garaż? Żaden garaż. Mam was! Ale uciekajcie. Zbugowani. Jednego momentu, dobra. Zbugowani, zbugowani. Dobra, jeden mi uciekł. Nikt nie uciekł. Nie. Dobrze, piękna sprawa. No i dwóch zostało w takim razie. Góra czysta. Dzięki za podpowiedzi na kampy. Spoko. Ja się myję, no co wchodzisz? Nie, nie o, no i Nikram został, dobra. Ja się myłem. Została głowa. Byś popłynął. Co to jest za kampa? Dobra. No najlepsza kampa. Kampa poziom miliard. Coś jest? Takie dosłownie, tylko ci głowa wyspaje. Aleksander był blisko przed chwilą. Aleksander był blisko, okej. To jest dosłownie szkoła. To jest strasznie blisko. Jest tak blisko. No. W tym pokoi, w gracie. O Boże, aż stres mnie złapał, jak on tu przyszedł. Nie musicie. Zrobił jedną rzecz źle. Możesz. O właśnie, dobra, mam cię! Nie, nie mam cię! Dobra, pięknie. Coś tak czułem. Dół jest dół. Gonię go. Kurde, ta mapa jest rozbudowana, nawet nie wiedziałem, że aż tak. Dobra, mam to! Piękna sprawa. Fajnie się szukało, ale teraz idę się chować. Witajcie 10 odcinku, dzisiaj zabijam pierwszego Kifiego. Nie, nie zabijamy wcale pierwszego Kifiego, ponieważ ja się bardzo dobrze schowam teraz. Nie, ja znam wszystkie kampy. Ja dobra, Kifiego. Jak to zabiję Kifiego, pierwszego to 5 dolarów. A można się dwóch chować w jeden kierowca? No, oczywiście, że tak. Kifi, chodź. Mam te tego fajnego. Ja mam lepszą kampę. Wydam na cukier. Jak chcesz wygrać. No dobra. Kifi pierwszy musi umrzeć. Czekaj, gdzie ty wskoczyłeś? Za tej drabiny. No. A, to mogę się mówić. Jakieś drabiny? No. O! Znowu jackpot możecie mieć. To już jest Oreo. Jak zabijecie Kifiego pierwszego, daję 5 dolarów do zabójcy. Dolarów, tak? Nieźle. Dobra, to wpisuję killa. Ale Kifi pierwszy może się ten umrzeć. Kifi się pierwszy zabije i dostanie 5 dolarów. Oj, sorry. Aleksander. Nie jestem pierwszy, jest Tom. Oj, już po Tom, jak się mi straciliście kasę. Straciliście hajs. Będzie kebaba za free. Nie, jakaś podpowiedź. Podpowiedź, jesteśmy na dole. Widzimy ścieki. Ja widzę schody, ja widzę schody. Coś czuję, że to się zbugujemy. Chociaż nie wiem, oni się chyba tu respią, to lepiej nie stać. Tam za ścianą, za drzwiami, halo. Już nie mów. Dzień dobry. Ej. Co tam? Nic nie widzę, wiesz, przez to graffiti. O, dobry. Dzień dobry. Fajnie, tam, nie? Tylko musicie znaleźć... My chyba nie zamawiali. Musicie tą deskę jakoś, wiecie, wywalić. No. Coś jest nie tak z tą deską. Ja wam pomogę nawet, ja wam pomogę, mam sery. Się zabijemy nawzajem zaraz tutaj. Jakiś granat, to wtedy wyważycie. O, ja mam granat, no. Ja też. Ale zaczepny, chodziło mi o zaczepnego. Albo, wiecie co, jakbyście znaleźli jakąś drabinę, żeby coś podłożyć tam. Gorsze jest to, że jak... Najgorsze jest to, że jak ktoś będzie wchodzić, to nie wejdziemy przez smoka. Siema. Co jest? Przez te drzwi no nie przejdziecie, to są zaklinowane. Kolenda! Kolenda. Nie wiesz, że drzwi zamknięte na klucz, to jeszcze barykada jest. No ja wam dałem już taką podpowiedź, że to kurde... Powinno wam coś tutaj świtać, nie? No drapiny. Nie!
Oj, ale oj. Się posypały kile. No i oczywiście nie mogłem uciekać, bo się pobugowało wszystko. Przez co uciekli? Przez... Nie wiem. Ja chciałem graffiti zrobić, no i nie wiedziałem, zginęli. Że nie uciekli, zginęli. W sensie z tej kryjówki. O, Huzupo ma fajną kryjówkę. Że można sobie po nim przejść. A to myślałem, że wszyscy w tej kryjówce są. Nie, no nie wszyscy. Myślałem, że jackpot to coś grubego, Sasz. No trzech. A wy gdzie jesteście, koledzy? Na 2.30 dostaniecie ode mnie podpowiedź. Ja. To jest taka typowa wersja kryjówka, Reinderek, w sumie. Jak ci się przejść, powiem tak. Dwóch graczy jest w podobnych kryjówkach, tylko jeden jest w domku, a drugi niekoniecznie. Ale jesteście blisko jednego i drugiego. Można by powiedzieć. Jesteśmy blisko, czy nie? Kasper, bo nie do końca wiem. Ciepło. Bo Kasper gracz chyba najbliżej był jak na razie. Tak, no teraz był najbliżej, a teraz się oddala na przykład. A teraz znowu jest trochę bliżej? O, nic tu nie ma. Nic nie ma w szafie. No jest. Jak nic nie ma? Na pewno jest. Oj! Nie warno, upak. Jest ucieczka. Ale place zrobione. No. Dobra, Reindirek już w trybie ucieczki jest. O, dobre. O. Dobre, fajne. To jest dobre. Nie widział go. I nadal go nie widzi. Oni go nie widzą. To im kosę w plecy. Nice. No niestety. Paszczel 2. Oj, trzech lwów. Dobra, została wam jedna osoba, Huzupo. Dacie radę, to było grane. Macie mniej niż minutę, idźcie do dźwięków Wabika i wszystko będziecie wiedzieć. No naprawdę, chodzicie mu po głowie. Tak, klasyczna kryjówka, łopanie. I nikt tu nie wszedł. Okej. No naprawdę... Dawaj, baw się w Snaxa. Snaxa rób. No i mamy tutaj zwycięzcę, Nikram! Nikram zwyciężył!